10 najlepszych klubów piłkarskich spoza Europy. 10 Western Sydney Wanderers, australijski profesjonalny klub piłkarski z siedzibą w zachodniej części Sydney, założony w roku 2012 i od sezonu 2012-2013 występuje w lidze A-League. Debiut w najwyższej lidze nastąpił 6 października 2012 roku w zremisowanym meczu 0-0. Drużyna, choć istnieje tylko 5 lat, 3 razy była finalistą Grand Final, wygrała sezon zasadniczy, zwyciężyła w azjatyckiej lidze mistrzów i zajęła 6 miejsce w klubowych mistrzostwach świata. 9. Amicale Football Club to wanuacki klub piłkarski grający w pierwszej lidze Vanuatu. W 2011 roku doszedł do finału klubowych mistrzostw Oceanii, jednak tam poległ 6-1 w 2 meczu z nowozelandzkim Auckland City. Oprócz finału w Lidze Mistrzów Federacji OFC, klub jest dwukrotnym mistrzem Vanuatu. 8. Mazembe, klub piłkarski z Demokratycznej Republiki Konga, grający obecnie w pierwszej lidze, mający siedzibę w mieście Lubumbashi, drugim pod względem wielkości mieście kraju. Swoje domowe mecze rozgrywa na Stade Frederick Kibasa Maliba, mogącym pomieścić 35 tysięcy widzów. Drużyna ma liczne sukcesy na koncie. 11 razy wygrała Puchar Linafoot, 4 razy Afrykańską Ligę Mistrzów, a w 2010 roku była finalistą klubowych mistrzostw świata, gdzie uległa Interowi Mediolan. 7. Atletico Mineiro Belo Horizonte. Brazylijski klub piłkarski z siedzibą w mieście Belo Horizonte. Atletico znane jest w całej Brazylii jako klub mający jednych z najbardziej oddanych kibiców. Klub 42 razy zdobywał mistrzostwo swojego stanu i raz mistrzostwo Brazylii. Ponadto jest dwukrotnym mistrzem Copa Conmebol oraz jednokrotnym Copa Libertadores. 6. Klub América, meksykański klub piłkarski z siedzibą w stołecznym mieście Meksyk, w stanie Distrito Federal. Obecnie występuje na pierwszym szczeblu rozgrywek, swoje domowe mecze rozgrywa na obiekcie Estadio Azteca. Żółto-niebieskie barwy klubu nie zmieniły się od momentu założenia. Maskotką drużyny jest orzeł, a jeden z tych ptaków jest wypuszczany, by latał wokół stadionu przed ważnymi meczami. Ciężko wyliczyć ich wszystkie sukcesy, ale te najważniejsze to 12-krotne zwycięstwo w lidze, 7-krotne w Lidze Mistrzów CONCACAF oraz 2-krotne 4. miejsce w klubowych mistrzostwach świata. 5. O ten klub. A jakby ktoś miał wątpliwości, to czyta się to mniej więcej tak. Chiński klub piłkarski, grający obecnie w chińskiej superlidze, mający siedzibę w mieście Canton, stolicy prowincji Guangdong. Klub został założony w czerwcu 1954 roku. Po przejęciu przez Apollo Group w styczniu 1993 roku został pierwszą profesjonalną drużyną piłkarską w Chinach. 5-krotnie zwyciężał chińską ligę, raz Puchar Chin, 2 razy Super Puchar Chin i 2 razy Azjatycką Ligę Mistrzów. W barwach chińskiego klubu rozgrywa mecze Jackson Martinez, znany z Atletico Madryt i reprezentacji Kolumbii, zaś byłym piłkarzem chińskiego klubu jest Paulinho, były piłkarz ŁKS-u Łódź, zaś aktualny FC Barcelony oraz reprezentacji Brazylii. Mają rozmach, skurwysyny. 4. Auckland City. Nowozelandzki klub piłkarski z siedzibą w Auckland. Występuje w New Zealand Football Championship. 5-krotny zdobywca mistrzostwa Nowej Zelandii, 7-krotny zwycięzca Ligi Mistrzów OFC, brązowy medalista klubowych mistrzostw świata 2014. 3. Mamelodi Sundowns Football Club. Klub piłkarski z południowej Afryki z siedzibą w Pretorii. Klub ten nosi pseudonim The Brazilians. 5-krotnie drużyna wygrywała Ligę Południowoafrykańską oraz 3 razy mistrzostwa NSL. 2. Pachuca. Meksykański klub piłkarski z siedzibą w mieście Pachuca w stanie Hidalgo. Obecnie występuje na pierwszym szczeblu rozgrywek. Swoje domowe mecze rozgrywa na obiekcie Estadio Hidalgo. Najstarszy klub piłkarski w Meksyku, 6-krotny mistrz kraju oraz 5-krotny zwycięzca Ligi Mistrzów CONCACAF. 1. Riviera Plate. Amerykański klub sportowy z sekcjami piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, hokeja na trawie i siatkówki, założony 25 maja 1901 roku w Buenos Aires. W czerwcu 2011 roku po raz pierwszy w historii klub spadł do drugiej ligi argentyńskiej. Spowodowało to zamieszki z udziałem około 50 tysięcy kibiców. W 2012 roku zespół powrócił do ekstraklasy. Drużyna zdobyła mistrzostwo aż, uwaga, 36 razy.
Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Jeśli napiszecie super, zostawię wam serduszko. Cześć!